Hej, cześć, siema na wszystkim, z tej strony BigMaster26. Jak widzicie, zaczynamy w tym miejscu, w którym byśmy ostatnio skończyli. No tutaj wszystkiego nie sprawdzałem. No bo ja w tej grze nic nie robię. Pozowano. Czuję tutaj coś dziwnego. Coś, czego nie czułem już od dzieciństwa. Kiedy mój ojciec spadał w szał, chowaliśmy się razem z bratem i opowiadał mi historię o Panii, mieszkance Raf. Pamiętam to uczucie, jakby ocean wzywał mnie do siebie. Chciałem uciec, chciałem oddać się spokojnemu morzu. Teraz, kiedy patrzę na rafy otaczające te plaże, czuję ten sam zew. Widzę zielone, utkane z wodorostów włosy Panii, oplatające wraki statków. Czuję jej łzy w morskiej pianie, w falach rozbijających się o skały. Lara ma rację. Ta wyspa jest przeklęta. Drzemie tu gniew, który nigdy nie pozwoli nam odejść. Jeśli zdarzy się najgorsze i będę ostatnim, który przeżyje, pozwolę, by zabrała mnie Panija. Odpłynę i połączę się w falach z moim bratem. No, to jest chyba jedyna osoba jak na razie, która nam wierzy. I mam nadzieję, że reszta znowu wierzy, bo jeżeli reszta nam nie uwierzy, to będzie naprawdę, naprawdę dla nich źle. Bo ja powiem tak, tylko Lara ma rację, nikt więcej co z tych osób, które z nami są. Po prostu tylko Lara wie, co się dzieje, tylko dobrze myśli. Ja się muszę dostać tam, tak? Chciałem, że będę musiał się na koło. What the fuck? Dobra. What the fuck? Tak, włosko nie wiem, co. Właśnie, mogę tak palić. Zapomniałem. Muszę sobie strzały pozbierać po tym wypiłku. A trzeba iść tam, tak? Co to jest? Nie wiem, czy dostaniemy się tam dzięki wodzie, ale chyba nie. Więc chyba trzeba iść naokoło. Tak, tutaj po tych linach będę musiał iść. Bo inaczej tam nie dojdę. Zawsze zapomnę, że trzeba spację na siebie, żeby wejść na drabinę. Dobra, jest git. Jest ktoś. Dupa, nie ma. Boże, jak ta woda uderzy o skały. My tu możemy być jedynymi osobami, którzy w ogóle stąd uciekną. Bo tak naprawdę to nie oglądałem innych gameplay tak do końca, żeby po prostu wiedzieć, czy my uciekniemy, czy nie, bo to by mi zepsuło frajdę tą gry. Czy nawet od Kibura nie... Kurwa są! Zdaje się, że mają broń. Nie wiem, muszę pomyśleć. Radio nie działa od wielu godzin. Jesteśmy odcięci, bracie. Co cholera, co my zrobimy? Kurwa, zamknij się na chwilę, daj mi pomyśleć. Coś się dzieje. Widziałeś ten dym wydobywać... Nie, gdzie te nogi są? Fuck! Headshot, suko!
sukwo. To sukwo. Nie ma tak sprzedać heada. Ale panika była. Fuck! Serious? Demoni kurwa są. Zdaje się, że mają broń. Nie wiem, muszę pomyśleć. Radio nie działa od wielu godzin. Jesteśmy odcięci, bracie. Co cholera, co my zrobimy? Kurwa, zamknij się na chwilę, da? Co do diabła? No, wyjdź. Dobra. No nie widziałem, gdzie ten typ był wcześniej. Ja myślałem, że on był gdzieś, nie wiem, przed nim, że stoi. Dobra. Byle, żeby ktoś nic nie zapadło. Będę bardzo szczęśliwy. Tam jest. Co tam jest? What the fuck? What the fuck? O czym ty gadasz? Co tam jest? Demoni kurwa są. Zdaje się, że mają broń. Nie wiem, muszę pomyśleć. Radio nie działa od wielu godzin. Jesteśmy odcięci, bracie. Co cholera, co my zrobimy? Kurwa, zamknij się na chwilę, daj mi pomyśleć. Coś się dzieje. Widziałeś ten dym wydobywający się z góry? Tak, ale to może oznaczać... Co to diabła? Co to? Dostaw pisiura, ha 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 ha, debil. O, tak, 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 pisiura. Zaś tu samo przechodzić, zaś pewnie. Zlapię, bo nie będę widział, gdzie to jest. Można coś pokazać, tam jest, tam jest, tam jest. W dupie jest, a nie tam jest. Tam jest. Ale gdzie tam? Experience. Musiałem się dostać tam. No co? Już myślałem, że ten. Myślałem, że jest. Fuck! Demoni kurwa są. Zdaje się, że mają broń. No tu sukwo. No patrzcie, co za sucz. No witamie, witamie. No trzeba w tym roku.
Tyle wiem, że muszę na razie wyjść. To jest pewne. Tam jest. A o to chodziło, sucze. Takie bajery, szmery i w ogóle inne rzeczy. Dupę. Wynośmy się stąd! Zostańcie! To mogą być oni! O cholera! Wsparcie! Boże, jak to mają być? Faceci! A widzicie, już tak, to robię, Siadam, że jak tam pójdę, to nie zrobię. A nie, widzę tego grubego. Lara, to tak wolno. Zaradować dzięki tam podbije. Dobra. Dzięki. Co się stało? Aleks już dawno powinien tu być. Pomocy! Pomocy! To doktor Whitman! Żona! Pomocy! Ilu ich jest? Nie wiem. Jest pan ranny? Nikogo nie widziałem. Pewnie ich wystraszyłem. Czuję się, jakbym przebiegł maraton. A ledwie się pan spocił. Chyba jestem w niezłej formie. Możliwe, że przyprowadził pan ich do nas, tak jak w pałacu. Co? O nie, to nie tak, Laro. Złapali mnie, kiedy ty ratowałaś sam. O co tu kurwa chodzi? Powiedzieli, że tylko w ten sposób pozwolą tobie i innym żyć. Ja tylko próbowałem was ostrzec. Nie mamy na to czasu. Słuchajcie, nie wiem, na czym polega wasz problem i szczerze mówiąc, niewiele mnie to obchodzi. Ja miałem nadzieję, Słuchaj, że... przysięgam, że jeszcze jedno słowo i powybijam ci te wszystkie śliczne licówki. Dość tego. Jeżeli będziemy walczyć między sobą, już przegraliśmy. Racja. Dlatego uważam, że nie ma tematu. Jasne? Idę po Aleksa. Gdzie miały być te narzędzia? W maszynowni. Słuchaj, on da sobie radę sam, Laro. Dobrze. W takim razie szybciej wrócimy. Laro, poczekaj! Proszę, weź to. Trzymałem go dla ciebie. Jaki super! Jest mocny. Wystrzelona z niego strzała przebije niemal wszystko. Dziękuję, John. O, John jest włoski, ja go lubię. Ja tego typa lubię. Lubię. Opanuj. Dobra. Mamy tego nowego łuka, co nie?
Dobra. Bo też tylko to będę musiał dokupić do niego. 250 potrzebuję. Laro, Endurance ugrzązł na mieliźnie za tymi klifami. Mogłabyś użyć nowego łuku, żeby się tam dostać. Na przykład na tych skałach naprzeciw nabrzeża. Dobra, idę tam, ziomuś. Zauważyłem, że teraz strasznie dużo rzeczy się kręci wokół tego jednego miejsca. No serio? Teraz do tych skał będę mógł? Bosko! Cudnie. Prawie że. Dobrze, Reyes. Zbliżam się do Endurance. Czego dokładnie potrzebujesz? Alex! Już zaczynaliśmy się martwić. Będę potrzebować klucza nasadkowego i reszty mojego zestawu. Bez tego nie naprawię łodzi. Dobra, biorę się do roboty. Lara idzie w twoją stronę. Powinieneś na nią poczekać. Lara? Nie, nie, dam sobie radę. Wchodzę, bez odbioru. Alex, co ty wyprawiasz? Oh yeah, jaki pomadfaka. Te się tekstury zbugowały. Wiem, że ci się opłaca iść. Wiem. Potrzebuję przecież tych surowców tutaj. Tych surowcaków nie wiem, jak jest więcej. Pierdzielę to. Patrz, jaki jumpa ze mnie. No i co powiedzieli? Chodź się tutaj! Jest! Podejdź! Łaty suko! No kurna suczo! No patrzcie, to jest sukwa. Jeszcze raz. Ja pierdzielę. To jest hardkorowa koksa. What jump? Ulala, to się nazywa odporowe wspinanie. Wspinacie przy nie to nic. Serius? Powinno załatwić sprawę. I co do diabła powiemy ochroniarzom? Tym się nie przejmuj. Powiemy, że Co do diabła? Pomocy! Dobra.
Jest. Ulala. Tego używali skrybowie na dworze królewskim w Chinach. Mała inskrypcja wskazuje, że należał do cesarskiego ambasadora. Tylko czemu to jest otwarte? Ale dobra, mam wysranę na to. Tak szczerze mówiąc. Mam to gdzieś. Dobra. Jaka tempa gała. Serio? Czy tak daleko byłem? Powinno załatwić sprawę. I co do diabła powiemy ochroniarzom? Tym się nie przejmuj. Powiemy, że... A? Potrzebna pomoc! Jak pomoc? Ty pomocy nie. Jesteś facet, ty pomocy nie powinieneś mieć. Byłaby trochę lipa, jakby tam ten zjechał. No a ściskamy te Dobra, to już są badane. No nareszcie! Czy nareszcie? Nareszcie bym mógł powiedzieć, jakbym to robił tysiącetny raz. Nie ma tu nic. No myślę, że... A nie, tam muszę iść. A ja zrobię na przekór grzyś. Idę tutaj, pieszo. Surowce się przydadzą. Ile? 109, mało. To teraz co znaleźliśmy? Osmalone na brzegach. Fuck yeah! Co się stało z twoim właścicielem? Na etykiecie jest imię. Mili. Ulala. Fuck yeah. Coś to może oznaczać. O, czujecie, gdyby to było takie te epickie, to by duch tej mili wyskoczył. O ja pierdziele, to by było dobre. To by było dobre. What the fuck? Nie podoba mi się. To na pewno była część ośrodka badawczego. Czy zostali tu przysłani, żeby zbadać burzę? Zasilanie jest nadal włączone. Jak to możliwe? Musi być jakaś droga przez wodę. No i jest. Jaki skirowiec normalnie ze mła. Musi być jakaś droga przez wodę. Ale dobrze, bo przecież się nie dobrze. Nie, to nie było.
Ej! To mi gówno dało. Czegoś to mogę... Przecież... Jaki ja jestem tępy! Ja już wiem, co trzeba zrobić. I to wyjdzie. Myślę, że trzeba zrobić tak. Musi być jakaś droga przez wodę. Dupa. Ja sierinkę. Dobra.
Chyba będzie kolejny odcinek, który nie dostanie nic. Wiecie, ja mam pomysł. To dużo lepszego. Jakieś kurna ten miksy i tyle. Kurna, jakie ten FPS spadają. Dobra, to jest dublar. Muszę uspokoić się FPS. Bo jeżeli nie da się tak, da się też tam przejść. A jeżeli to samo mnie do... jeżeli teraz mnie doprowadzi też do tego, serio, tak muszę otwierać, tak musiałem się... Surowce... Gdzieś tu... A, to jest to miejsce. Czyli nie ma innego miejsca wyjścia niż... Wiecie co? Ja się z wami tutaj pożegnam. Ja sobie to zrobię poza odcinkiem, bo nie chcę znowu przedłużać, bo już trwa 37 minut. Więc... Nara. Oh.